Dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Jerzy Buzek. Czas wystąpienia 1 minuta. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panowie wiceprzewodniczący komisji, chciałem wyrazić ogromne zadowolenie, że mamy oto propozycję komisji konkretnych rozwiązań, jeśli chodzi o wsparcie tych regionów, które tego najbardziej potrzebują, że mamy ją na stole. Możemy ją dyskutować. Nie. Tu padło tyle pomysłów, że nie chciałbym się do żadnego z nich odnosić. Do wielu, mogę powiedzieć, bardzo pozytywne będzie nastawienie większości w Parlamencie Europejskim. Będziemy mieli czas na sprawozdanie, na dyskusję, także w trylogu. Ja chciałem powiedzieć o pewnej rzeczy ogólnej. Mianowicie fundusz jest po to, żeby nasi mieszkańcy, ci z tych regionów najbardziej zagrożonych, mieli przekonanie, że neutralność klimatyczna 2050 będzie osiągnięta z nimi, dla nich, a nie w jakiś sposób obok lub przeciwko nim. Oryginalnie powstał dla regionów górniczych, bo pomysł upadł w Katowicach, stolicy COP24. Ale dzisiaj przy tym rozszerzeniu funduszu, który mamy na stole, powinniśmy myśleć o znacznie większych, dodatkowych środkach i apeluję do panów wiceprzewodniczących, aby się zastanowić, jak te dodatkowe, nie z innych polityk, środki można by w tym budżecie wieloletnim zapisać. Włączmy.